życiu przychodzi taki dzień, że koniec z pracą nad innymi, nad zmianą ich myślenia, zachowania, nastawienia. Koniec nadziei, że dojdzie do przełomu, przebudzenia, wyjścia z impasu. Koniec troski o beztroskich stadach, które pędzą ku własnej zagładzie. Koniec też pracy nad sobą, szlifowanie cierpliwej akceptacji pogłębiającej się głupoty starego świata pod pretekstem patosu dystansu. Koniec honoru, który każe nam tonąć, bo toną inni, mimo że umiemy pływać, a oni nie. Księżyc to punkt zero. Odległość tak potężna, że stanowi drogę nie tyle odnowy, ile po prostu wolności. Na Księżycu wracamy do czystych, pierwotnych zmagań. Przestajemy brać udział w farsie zwanym historią. Nie jesteśmy już pośmiewiskiem znudzonych bożków. Stajemy twarzą w twarz, zamiast być wiecznym tłem wtopionym w rozhisteryzowanych tłumów. Dylematy współczesności, spory bieżące, drogi, po których ślepi znów prowadzą ślepych, stają się równie odległe, co żar po płomieniach historii. Z punktu widzenia Księżyca to wszystko śmieszne jest, bo ważne są woda, tlen i bliski. Stary świat to świat starych schematów, tyle razy już przetartych, że chyba już na stale utrwalonych, a nie przełamanych. Nowy świat też ma swoje schematy. Przede wszystkim życie w prawdzie, nie zajmowanie się głupotami, nie pochylania się nad szukaniem rozwiązań dla problemów, których być nie powinno. Na Księżycu problemy są tylko te, które są. Ten, kto chce stworzyć nowych, sztucznych, niech tylko próbuje udławić się oparami własnych absurdów. Tak właśnie robią tam, w starym świecie, gdzie nadmiar tlenu chyba im trwale zaszkodził. Szczegóły już się rozmydlają, im dalej od nich się znajdujemy. Pomimo swojej pozornej złożoności, zmagania starego świata są tylko jednym nadchodzącym zdaniem w powstających podręcznikach historii, o których zapominać będą przyszłe pokolenia.